Siema, 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 ja jestem C-Potworek, a to jest kolejny odcinek z Bedwarsów na moim kanale. I jest ze mną Mateusz. Witajcie, ja jestem X Mateusz. I słuchajcie, w ogóle dzisiaj będziemy robili chorą rzecz, ponieważ gramy z graczami i widzami moimi oraz Mateusza na DRPMC tutaj, którzy grają w chowanego, słuchajcie, gramy w chowanego i raz ja będę szukał, raz Mateusz będzie szukał, czyli będą dwie ręki i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, więc oglądajcie i ogólnie już na starcie zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli będzie tutaj, ile Mateusz, 199? 199? 299! 299 lajków, ich kochani, X Mateusz, zakłada pudło na głowę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Mateusz wygląda w kartonie na głowie, to zostawcie 299 lajków i ogólnie zasubskrybujcie mój oraz Mateusza kanał, ponieważ ja lecę po 20 tysięcy, Mateusz po 22 tysiące. 5. O, 25 tysięcy, no właśnie. Więc no, już nie przedłużamy i widzimy się na arenie. Okej, słuchajcie, z tym jesteśmy już na ręce, no i ogólnie Mateusz szuka, no i gramy sobie, i gramy w chowanego, także Mati zaraz tutaj rozkminia akcję, reaktywację i Mati zaraz będzie też odliczał, musisz chyba Mati rozwalić wszystkie łóżka, nie? Czy jak to... No, to... będę... To rozwal wszystkim na początku łóżka już i wiesz, i po prostu potem zacznij szukać, nie? Może na takiej zasadzie to zrobimy, w taki sposób, myślę, że to jest w miarę fajne, no i ogólnie jest tutaj 8 graczy na ręce i miejmy nadzieję, że uda się wygrać i pokonać Matiego. Stary, nie rozwaliło ci łóżko. Jak? Rozwaliło, musisz... O, rozwaliło już, już. O, ogólnie tutaj, stary, ja mam latać, szukać na lataniu, czy... Nie no, na lataniu, bez kitu, po co inaczej? Nie no, co ty? Tak, bo wiem, niektórzy, wiesz, chodzą po mapie, budują się nie, i no tak, aż tak trudno ci nie będziemy robić, nie no nie, aż takiego poziomu tutaj nie ma, ale nie no, myślę, że będzie git ogólnie, że spoko nam to wyjdzie. Jeszcze kurczę, ja się zastanawiam, jak to zrobić, jak się schować, w ogóle ty tam odliczaj od 20 na, załóżmy, albo 30 nawet. No, jeszcze... Jeszcze daj chwilę, no myślę, że to ludzie jeszcze potrzebują chwilę, ja też jeszcze nawet chwilę... Minutka, stary. Ja jeszcze nawet chwilę potrzebował nawet, żeby tutaj ogarnąć wszystko sobie. I miejmy nadzieję, że będzie git, słuchajcie, miejmy nadzieję, że będzie git, ja sobie tutaj kupię potrzebne itemki, tam chociaż trochę tych potrzebnych itemasów kupię i miejmy nadzieję, że się uda jakoś to, słuchajcie, rozkminić, ciekawie, w miarę. Dobra, nie. Jakby to zrobić, słuchajcie, jest mega trudne, to powiem wam, to jest ogólnie mega, trzeba być prosem, żeby się dobrze schować na tych arenkach. Serio, 30 sekund, o kurde, Mati, słuchajcie, tutaj naprawdę leci z tematem, ciężko będzie się przed Matim ukryć, on na... No, stary, ja będę leciał w drugą stronę, więc zobaczymy. Dobra, okej, czyli ty zaczynasz jakby nie od mojej strony, to chociaż o tyle będę miał dobrze, ale no i tak, kurczę. No zobaczymy, słuchajcie, ja nigdy nie byłem w takiś mega pros. Nie, jak ty już zaczynasz? Dobra. Ja się jeszcze nie schowałem! O kurde! O, przypał. Dobra, to ty lecisz od drugiej strony, zaczynasz w takim razie. Zobaczymy, czy ich wszystkich znajdziesz. Ja mam nadzieję, dobra, że dobra, już jedną osobę znalazłem, stary. Już tak szybko? No co ty, to poczekaj, to ty za szybko lecisz. Jak za szybko, stary? Ja to normalnie lecę. No byku, normalnie, coś ty. Chłop nie wyzywa, już mi jest smutno w sobie. No nie, najgorzej. Dobra, ja idę szukać, wiesz co, różowego. Dobra, jest różowego, nie wiem, gdzie jest różowy, powiem ci. Ja się... A różowy nie żyje. Co? Czerwony też nie żyje. Zielony też nie żyje. No nie, tylko ja zostałem, poczekaj, jeszcze do mnie nie leź. Nie. Ja się chowam. Trzy osoby. O nie, dobra, to aż trzy, to jeszcze nie ja. Dobra, nie jest źle, kochani. Okej. Okay. Mati, ty już szukasz? Czy ty już znalazłeś wszystkich? No, ja już szukam, już jednego tutaj, typa... Tak ci powiem, że już jednego typa zabijam sobie, więc... No, jest ciekawe w sumie. Tak? Nie no, dobra. Miejmy nadzieję, że się uda schować. Dobra, wiesz co? No. Leci na mnie? Proszę. Nie. Wiesz co? Ja lecę sobie na... Szarego. Już mam w sumie go znalezione. A, okej. Okay. O! Ty, cwaniak mi uciekł. A, nie uciekł. Elo, paleno, świr, paleta, chłopie, kotleta. Dobra, typie, ja już jednego tutaj znalazłem. Ja już powiem ci, tak chowanego nie teraz grałem na Bedwarsa. Napiszcie w komentarzu, czy wygraliście chowanego. Brawo, co potworek, brawo. brawo. O nie, brawo. Ale przypał, bo ty nie wiesz, co ja zrobiłem, to na filmie wszystko widać. O nie, co ja zrobiłem. Napiszcie w komentarzu, rakieta, przechnę wam serduszko.
No nie zostanę, no takie gorzej. Ale dobra, Mati, znalazłeś wszystkich? Prócz mnie. Tak. No, bo mnie nie zdążył. Nie no, generalnie ja sam się zabiję, nie. Dobra, więc słuchajcie, widzimy się na kolejnej arenie. Okej, słuchajcie, więc kolejna arena startuje. Tym razem moim zadaniem jest jakby szukanie ludzi, więc ja sobie wpiszę ukośnik cheaty i lecimy, kochani. Więc ja sobie włączam flya, włączam sobie tutaj szybko dużo serduszek, żeby nie było, i lecę sobie rozwalać łóżka po kolei. Także ciśniemy z tematem i rozwalamy łóżka wszystkim. No i zobaczymy, jak się pochowają. Ogólnie jest to mega fajna opcja na Bedwarsach, żeby sobie grać w takiego chowanego. Jeżeli znacie jakichś twórców bądź osoby, które mają możliwość tutaj, że tak powiem, zrobienia czegoś prywatnej gierki, to róbcie sobie coś takiego i grajcie sobie w chowanego z kolegami, znajomymi, bo to jest mega fajna sprawa. No więc ja tutaj już rozwalam łóżka, chyba wszystkie już prawie rozwaliłem. Jeszcze już mi mało tutaj zostało. Ogólnie ta mapka jest o wiele łatwiejsza niż była tamta, ponieważ w tej mapce, którą wcześniej wybrałem, była ona po prostu bardzo trudna, powiem wam szczerze, była ona serio trudna. Dobra, więc uwaga, odliczam. Dobra, napiszmy, że odliczam. No i okej. Okay. I myślę, że można już powoli zacząć. Sobie wpiszę jeszcze raz cheaty, żeby sobie wziąć po prostu game moda. Ogólnie stary, minuta chyba została, co nie? Aha, tak, tak, dokładnie. Ja tutaj jeszcze ogarniam, nagrywacie, napiszmy, że tak. Więc uwaga. No to napiszmy, że zostało 30 sekund. Trochę przyspieszymy to. Zostało 30. No i zrobimy za chwilę zrobimy po prostu odliczenie, więc ja sobie to jeszcze ogarnę. Nie będę się oczywiście patrzył, gdzie oni tam idą, żeby nie było. Więc myślę, że będzie okej. Myślę, że będzie okej, że wszystkim będzie się podobało. Ja sobie jeszcze wezmę z cheatów ten mieczek taki fajny z odrzutem. On jest mega fajny, swoją drogą. Więc lecimy, dobra. Okej, więc odliczam. Napiszmy, uwaga. Odliczam. Więc tak, no to zacznijmy od 15 może liczyć. Ja tak będę liczył fajnie na czacie, tak generalnie na live'ach też liczę, czasami się mylę, ale no jak się pomylę, to będzie przypał na odcinku, jak się pomylę. No i ogólnie słuchajcie, tak jak wam mówiłem, wbijajcie też do Mateusza na kanał, bo tam też pewnie pojawi się niebawem jakiś filmik with me, więc Mati jeszcze o tym nie wie, no ale już teraz wie. No i uwaga, szukam. No i tym miłym akcentem ja już mogę zacząć szukać, także lecimy. I ciśniemy, słuchajcie, dobra, więc ja sobie będę leciał tak, takim, że tak powiem, łukiem. Najpierw lecimy sobie tutaj do białych. Zobaczymy, gdzie się ukryli biali. Już widzę, że tutaj mi ta flaga już się nie podoba. No i mamy pierwszą zawodniczkę, odpada, jest ona Jessie. Jessie, przykro mi bardzo, ale niestety jesteś zawodniczką, która musi odpaść. No i Jessie, gratulujemy ci za wzięcie udziału w naszej zabawie, ale odpadłaś, no bo miałaś taką kryjówkę, że było widać po prostu, że ta flaga jest za duża. No, u niebieskich tak samo jest, już teraz możecie to zobaczyć z daleka. Już po prostu tyle grałem w ten tryb, że wiecie. Ale ja się zawożę o to, że ty mnie nie znajdziesz. Jak ty mnie znajdziesz, jesteś takim prosem. Dobra, okej, słuchajcie, jak ja tutaj kolejnego już znalazłem, zobaczcie, kolejny gracz jak znaleziony. Jak nie znajdziesz, to muszę zostawić łapkę w górę. Dobra, słuchajcie, widzicie, znaczy... zostawiajcie łapkę nie, czekaj, w górę, jeżeli czekaj. Znajdę Matiego. Jak mnie nie znajdziesz, nie mogą zostać łapki w górę. O nie, no dobra. Kurde, ale ej, no dobra, to się muszę postarać, kochani, muszę się postarać. Nie ma lekko, że tak powiem. Jednego niebieskiego znalazłem swoją drogą już. Został mi jeszcze jeden w sumie. Ale dobrą kryjówkę miał, bardzo miał dobrą kryjówkę i to na farcie, że tak powiem, go znalazłem. Także pamiętajcie, że nie sugerujcie się tym, że jak kogoś znalazłem już na tym odcinku w taki dosyć prosty sposób. Mogę was tak na przykład nie znaleźć, nie? No bo akurat ten gość miał dobrą kryjówkę. No i po prostu było łatwo w miarę. Dobra, więc teraz tak, gdzie jest ten jeszcze jeden gościu? Nie wiem, gdzie jest ten jeden niebieski. Został mi MV++, nie wiem, czy on mógł gdzieś z wyspy tak bardzo uciec. Z tego, co mi się wydaje, on gdzieś jest tutaj i po prostu on gdzieś się tak skampił, że go w życiu nie znajdę. Ja nie wiem, gdzie on jest. Ja czekam, stary, aż ty mnie znajdziesz, co nie? Nie, no ja zaraz tam do ciebie lecę, Maci, spokojnie, na ciebie też przyjdzie kolej, ale ja tutaj nie mogę znaleźć tego jednego jasno-niebieskiego. Kurczę, nie wiem, czy do niego potem nie podlecę po prostu, bo no trudno, jest naprawdę, ten jasno-niebieski tutaj mnie naprawdę zszokował. Mogę jeszcze sobie ogarnąć, bo oni się też drewnem mogli tutaj zabudować? Nie, no ej, nie wiem naprawdę, gdzie jest ten jasno-niebieski. Jeżeli użył patyku teleportacji, to jest jedyna chyba możliwość, co mógł zrobić. Tutaj jest tylko villager, też jest tylko villager, nie mam pojęcia, gdzie jest ten jasno niebieski. Może być jeszcze tutaj na diamentach. Na diamentach nie wiem, czy jest ktokolwiek tutaj. Ale nie, no ej, nie widzę. Naprawdę nie widzę jasno niebieskiego. Jasno niebieski ma tutaj u mnie teraz props ode mnie, bo naprawdę
No ładnie, ładnie mu poszło. Nie wiem, gdzie on jest. Damy sobie na razie z nim spokój, nie będziemy was zanudzać tym, jak go szukam. Także poszukamy teraz kogoś innego. Poszukamy teraz... Na przykład mnie. No ciebie też, zaraz, spokojnie. Na ciebie też, Mati, przyjdzie pora. Jak, tak jak już mówiłem, na ciebie też przyjdzie pora. Zaraz cię znajdziemy i zobaczymy, czy jesteś taki super kozak na chowanego. No ja, jak widzisz, odpadłem już wcześniej, więc nie byłem jakiś super pro kozak. Ale no, mam nadzieję, że ciebie też znajdę i że będzie super. O, powiem ci, lekko nie będzie. Mamy pierwszego gracza, jest pierwszy gracz, a mianowicie jest to niebieski, więc niebieski został znaleziony. Kubuś, dzięki za gierkę, byku. No i uwaga, lecimy teraz do Matiego. Mam nadzieję, że się uda. Ogólnie z tego, co wiem, Mati umie grać w to bardzo dobrze. Ja generalnie nie wiem, jak on w to gra. Ej, wiesz, że miałeś identyczną kryjówkę jak... Wiesz, że miałeś identyczną kryjówkę jak nie, ten, jak niebieski? Serio? No, dlatego cię znalazłem. Więc zostawcie teraz łapeczkę, udało mi się znaleźć Matiego, także już jest kozak. Nie wiem w ogóle, gdzie jest ten jasno-niebieski. Nie wiem, gdzie jest ten jasno-niebieski. Możesz mi nie podpowiadać aktualnie, bo pewnie się nie wywaliło za ręki. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest jasno-niebieski. Naprawdę, ten jasno-niebieski, on jeszcze, nie byłem jeszcze wszędzie, ale... Przecież jasno-niebieskiego nie ma. Ale jeden jest jeszcze. Robert. To jest czerwony. Nie. Został tylko... Tak, coś. To został mi zielony i... Czerwony, tak? Tak, zielony, czerwony. LOL jest... LOL. Ten pingwi, no. Tak, to jest czerwony. No tak. To ja a wiem. Roberta nie ma. Co ty gadasz? No. Naprawdę? Ło, znalazłem czerwonego, dobra. Czerwony ze skinem Mateusza. No. Dwóch Mateuszów w ogóle zabiłem, bo ten też miał twojego skina. Ej, czyżbym wygrał? Jeszcze mi został zielony. Roberta nie ma. Jeszcze mi zielony został. Lub Sonek. No, a ten Roberta nie ma. Ja zielonego znajdziesz na ludzie. Co ty gadasz? Ja nie wiem, gdzie jest ten zielony. Ja tu byłem i nie wiem, gdzie on jest. On jest... A nie. Tam, gdzie ja się kapiłem. O kurde. Co ty gadasz? Jakiego tutaj nie widzę, naprawdę. I tu go nie ma. Lol. Sprawdź może drugą stronę. O nie. Ale patrzcie, jaki podpowiedział. Ej, serio? On tu je? Ale się skapił, bo... Co? Ja zobacz, jak on się wtopił w tło. Zobacz tym skinem w ogóle. Ale kozak, no. Wygrałeś, Lubsonek. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Wygrałeś z Mateuszem nawet. Jesteś kozakiem totalnym. Ej, ale masz antyknoka chyba, byku, wiesz? A nie, nie masz antyknoka. Dobra, jest git. Jednak lecisz. No, więc ogólnie udało mi się wygrać, więc jestem mistrzem chowanego. Generalnie jestem mistrzem. No, więc zostawcie suba, lajka. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli film wam się podoba, zostawcie subskrypcję również u Matiego oraz łapeczkę w górę. No i widzimy się w następnych materiałach. Hej!